Cześć, witajcie panowie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii Zagadek Kryminalnych i dzisiaj będę mówić o sprawie, o której ponownie stało się głośno w zeszłym roku, gdy pojawiły się w niej nowe poszlaki. Myślę, że niewiele osób słyszało o tym wcześniej, mimo że są to wydarzenia, które miały miejsce prawie 40 lat temu. Będę dzisiaj mówić o niesamowicie kontrowersyjnym przypadku Emanueli Orlandi. Wiem, że materiałów na ten temat nie brakuje zarówno na zagranicznych, jak i na polskich stronach, jednak dostałam wiele próśb o to, żeby opowiedzieć o tym również na swoim kanale, dlatego dzisiaj postanowiłam zrobić podsumowanie w swoim stylu. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiecie się czegoś nowego na ten temat, jeśli już znacie tę sprawę. Oczywiście zachęcam Was do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach. Wiem, że ze względu na to, że jest to tak kontrowersyjna sprawa, to wiele osób ma mocne zdanie na ten temat. A teraz zapraszam Was do oglądania. Emanuela Orlandi urodziła się 14 stycznia 1968 roku w państwie watykańskim, enklawie na terenie Włoch. Jej rodzicami byli Ercole i Maria Orlandi. Dziewczyna miała też czwórkę rodzeństwa, 3 siostry i jednego brata. Dla przypomnienia, Watykan jest najmniejszym państwem na świecie i siedzibą Kościoła katolickiego, gdzie władzę sprawuje papież, obecnie papież Franciszek. Ojciec Emanueli pracował jako urzędnik w Kurii Rzymskiej, czyli instytucji, przez którą papież sprawuje swoją władzę, choć warto wspomnieć, że większość jej pracowników to osoby świeckie i tak było w przypadku Ercole Orlandiego. Praca w administracji była rodzinną tradycją, w tym samym charakterze pracował również dziadek Emanueli. W 1983 roku dziewczyna miała 15 lat, chodziła do liceum i od dawna jej największą pasją była muzyka. Od lat uczyła się gry na flecie, pianinie i śpiewała w chórze. Jej codzienność niczym nie różniła się od typowej dla dziewczyny w jej wieku, jednak to miało się niespodziewanie zmienić 22 czerwca 1983 roku. Był środek tygodnia i Emanuela jak zwykle po szkole miała udać się na lekcje muzyki, które brała 3 razy w tygodniu. Tego dnia jednak jej nauczyciel zauważył coś nietypowego w jej zachowaniu. Po pierwsze spóźniła się, co praktycznie nigdy jej się nie zdarzało. Przez całe zajęcia wydawała się rozkojarzona i nawet poprosiła, czy może wyjść wcześniej, o 18:50, czyli 10 minut przed zakończeniem zajęć. I ostatecznie tak właśnie zrobiła. Później zadzwoniła do swojej siostry i powiedziała jej, że wcześniej tego dnia spotkała mężczyznę, który zaproponował jej dobrą pracę. Pieniądze za zostanie dystrybutorką kosmetyków marki Avon. Siostra była sceptyczna wobec tej nowiny i poleciła Emanueli skonsultować to z rodzicami, zanim podejmie decyzję. Później tego wieczora 15-latka była widziana rozmawiająca z kobietą z rudymi włosami. Niedługo później inni świadkowie widzieli, jak wsiada do zielonego samochodu marki BMW. Tego wieczora Emanuela była umówiona na mieście ze swoją siostrą, ale nie pojawiła się na tym spotkaniu. Mijały kolejne godziny i nie wróciła również do domu. Rodzice nie chcieli od razu wpadać w panikę i zakładać najgorszego, ale zaczynali się coraz bardziej niepokoić. Ostatecznie zdecydowali się zgłosić zaginięcie córki na policję. Do tej pory Watykan wydawał im się najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Jego populacja wynosiła zaledwie 1000 osób i oczywiście był odwiedzany przez setki tysięcy turystów, ale w tak małej społeczności wszyscy czuli się bezpiecznie. Sprawa poszukiwania nastolatki wkrótce miała okazać się znacznie bardziej skomplikowana niż zakładano, głównie ze względu na wewnętrzne prawo i system panujący w państwie watykańskim. Mimo że Watykan znajduje się wewnątrz terytorium Włoch, to włoskie władze i organy ścigania nie mają tam jurysdykcji. Dodatkowo nie jest tajemnicą, że w Watykanie wiele kontrowersyjnych spraw jest zamiatanych pod dywan, aby za wszelką cenę uniknąć skandalu. Państwo jest znane ze swojej tajemniczości i licznych sekretów, które szokują za każdym razem, gdy któryś z nich ujrzy światło dzienne. Rodzina Orlandi na własną rękę rozpoczęła poszukiwania i zmobilizowali lokalnych mieszkańców do pomocy. Chcieli jak najbardziej nagłośnić sprawę. W całym Watykanie i Rzymie rozwieszone zostały plakaty. W dniu zaginięcia dziewczyna miała na sobie białą koszulkę, dżinsy i buty sportowe. Tymczasem policja zajęła się przesłuchaniem szkolnych kolegów Emanueli. Wyszło wtedy na jaw kilka faktów, które mogły mieć kluczowe znaczenie w wyjaśnieniu, co się z nią stało. Kilka osób przypomniało sobie, że 22 czerwca podczas lekcji wydawała się mieć więcej energii niż zwykle i przyznała się nawet najbliższym przyjaciółkom, że planuje uciec z domu. Podobno wspomniała, że ma zamiar zacząć niezależne życie i zarabiać sprzedając kosmetyki Avonu.
Świadkowie, którzy widzieli ją jako ostatni, czyli te osoby, które zeznały, że wsiadła do zielonego BMW, również wspomniały, że w samochodzie bez wątpienia znajdowała się torba tej firmy. Ten element powtarzał się w zeznaniach tak wielu niezależnych od siebie osób, że do dzisiaj jest uznawany za bardzo wiarygodny. 3 dni po zaginięciu, czyli 25 czerwca, do rodziców zadzwonił mężczyzna przedstawiający się jako Pierluigi i powiedział, że może pomóc w odnalezieniu ich córki. Podobno jego narzeczona znała dziewczynę idealnie pasującą do opisu Emanueli, którą bardzo często można było spotkać na Campo de Fiori w Rzymie i sprzedawała tam kosmetyki. Podobno przedstawiała się jako Barbara. Następnie Pierluigi wspomniał o kilku faktach na temat dziewczyny, które dały rodzicom wiele nadziei, ponieważ były zgodne z prawdą. Na przykład to, że miała astygmatyzm, ale że nienawidziła nosić okularów. To, że grała na flecie oraz że planowała za kilka miesięcy zagrać na ślubie swojej siostry. Niestety ten mężczyzna odmówił spotkania się z rodzicami. Powiedział, że w tym momencie przebywa na wyjeździe, ale oni odnieśli wrażenie, że tak naprawdę po prostu nie chce się z nimi spotkać. Niedługo później rodzice dostali kolejny telefon. Tym razem zgłosił się do nich mężczyzna imieniem Mario, który opowiedział dokładnie taką samą wersję jak Pierluigi, że w Rzymie można spotkać dziewczynę imieniem Barbara, idealnie pasującą do opisu Emanueli, która sprzedaje kosmetyki. Mijały jednak kolejne dni i w żadnym z wymienionych przez nich miejsc nie udało się znaleźć nastolatki. Obecnie uznaje się, że mężczyźni celowo podali fałszywe informacje. Tak naprawdę nigdy nie wiedzieli, co stało się z Emanuelą, a o tych szczegółach, takich jak wada wzroku czy zbliżający się ślub siostry, dowiedzieli się z innych źródeł. 3 tygodnie po zaginięciu w poszukiwania zaangażował się nawet papież Jan Paweł II. Wydał oficjalne oświadczenie, w którym powiedział, że zna osobiście rodzinę Orlandii i nawoływał do podjęcia wszelkich starań w celu odnalezienia Emanueli. Kilkukrotnie wspomniał o sprawie podczas zbiorowych modlitw. Niestety, zdaniem wielu, to nie było słuszne posunięcie. Papież, jako najważniejsza osoba w Kościele katolickim, przyznał, że ma osobiste relacje z zaginioną, co w przypadku, gdyby została porwana, mogło dać jej porywaczom pojęcie, że jest kimś ważnym i mogą chcieć to wykorzystać. Z drugiej strony jednak dzięki temu sprawa stała się głośna i media na całym świecie zaczęły donosić na temat tragedii, która miała miejsce w Watykanie. 2 dni po wystąpieniu papieża zarówno władze watykańskie, jak i rodzina Orlandii zaczęli dostawać serię anonimowych telefonów od tego samego mężczyzny. Nie przedstawił się, ale miał bardzo charakterystyczny, mocny amerykański akcent. Powiedział, że ma informacje, które doprowadzą do odnalezienia Emanueli, ale poda je jedynie, jeśli spełnione zostanie jego żądanie. Zażądał, aby z więzienia wypuszczony został turecki zamachowiec Mehmet Ali Akka, który 2 lata wcześniej, 13 maja 1981 roku, dokonał ataku na Jana Pawła II. Papież został przez niego postrzelony w brzuch i rękę. Dzwoniący dał do zrozumienia, że pracuje z osobami, które porwały Emanuele, ale nie przedstawił żadnych konkretnych dowodów potwierdzających to. Nie miał jej zdjęć ani nic, co do niej należało. Nie powiedział również, dlaczego zależy mu na uwolnieniu Mehmeta, ale wtedy zaczęto spekulować, że dziewczyna mogła zostać porwana przez nacjonalistyczną turecką grupę Szare Wilki, działającą od lat 60. I jak to zwykle bywa w przypadkach ataków i porwań osób ważnych dla władz, zaczęły się do tego przyznawać różne terrorystyczne organizacje. Wszystkie z nich były tureckie i w zamian za uwolnienie dziewczyny żądali wypuszczenia z więzienia swoich obywateli. Jedno z tych zgłoszeń jednak różniło się od pozostałych. Były tam wspomniane 2 nazwiska zaginionych dziewczyn – Orlandii i Mirelli Gregori. Mirella zaginęła niedługo przed Emanuelą, 7 maja 1983 roku i również miała 15 lat. Okoliczności jednak były zupełnie inne. Dziewczyna spędzała czas w mieszkaniu ze swoją mamą, kiedy zadzwonił domofon. Odebrała i powiedziała, że to jej znajomy i zejdzie z nim porozmawiać, po czym nigdy nie wróciła i od tego czasu nikt jej nie widział. Powszechnie uważa się, że zniknięcia nastolatek są ze sobą powiązane i bardzo często wspomina się także 3. dziewczynę, Rafaelę. Rafaela była przyjaciółką Emanueli i jej ojciec pracował w najbliższym otoczeniu papieża. Podobno mężczyzna od dłuższego czasu obawiał się, że jego córka może zostać porwana, dlatego gdy Rafaela niedługo przed zniknięciem Emanueli powiedziała mu, że ktoś ją śledził, rodzina natychmiast przeprowadziła się i Rafaela dostała absolutny zakaz samodzielnego opuszczania Watykanu.
Włoski dziennikarz prowadzący śledztwo w tej sprawie powiedział, że jego zdaniem zamieszanie Mehmeta Alego Akki jest tylko przykrywką i że tak naprawdę za porwanie Emanueli odpowiedzialni są watykańscy księża. Kilka lat później Marco Fassoni Acetti, pracujący w latach 80. jako fotograf, przyznał, że był częścią grupy odpowiedzialnej za to porwanie. Po sprawdzeniu jego wersji wydarzeń zauważono tam jednak wiele nieścisłości. Wskazał on miejsce ukrycia fletu Emanueli, ale po odnalezieniu go stwierdzono, że nie ma dowodów wskazujących na to, że rzeczywiście do niej należał. Ponadto analiza grafologiczna powiązała żonę Acettiego z anonimowymi listami wysyłanymi wcześniej do rodziny nastolatki oraz do rzymskiej policji. Tymczasem policji udało się trafić na samochód pasujący do opisu, na zielone BMW. Do jednego z lokalnych serwisów zgłosiła się właścicielka, prosząc o wymianę stłuczonej szyby. Było widać, że szyba została stłuczona od środka, dlatego na pewno nie była to sprawka złodziei. Policji wydało się to podejrzane i na szczęście kobieta podczas rejestracji podała swój adres i jeden ze śledczych pojechał z nią porozmawiać. Gdy tylko zadzwonił do drzwi, było oczywiste, że kobieta jest bardzo wrogo nastawiona i odmówiła odpowiedzi na pytania. Ku zdziwieniu tego śledczego, pozostali pracownicy komendy również nie chcieli, żeby ten temat był drążony. Ten mężczyzna nie tylko dostał zakaz ponownego kontaktowania się z tą kobietą, ale także został zupełnie odsunięty od tej sprawy i ten wątek został porzucony. To jest zdaniem wielu bardzo podejrzane, ponieważ to była naprawdę obiecująca poszlaka. I niestety to skutkowało tym, że sprawa utkwiła w martwym punkcie na kolejne lata. Dopiero w 2005 roku, czyli 22 lata po zaginięciu Emanueli, pojawił się kolejny przełom. Anonimowy informator zadzwonił na policję, twierdząc, że powinni przeszukać sarkofag znajdujący się w Bazylice Świętego Apolinarego. Zdaniem dzwoniącego Emanuela została ukryta w grobie Enrico de Pedisa. Wniosek o nakaz otwarcia grobu został wydany, ale okazało się, że zgłoszenie było fałszywe. W sarkofagu nic nie znaleziono. Kolejna poszlaka pojawiła się w połowie 2012 roku. Ojciec Gabriele Amort, znany włoski egzorcysta, stwierdził, że 15-latka mogła zostać uprowadzona przez członków żandarmerii watykańskiej. Powiedział również, że to nie był odosobniony przypadek i że porwania są tam tajemnicą Poliszynela. Duchowny jednak nie był w stanie przedstawić żadnych dowodów ani wskazać konkretnych osób zamieszanych w ten proceder porywania młodych kobiet. 6 lat później, w listopadzie 2018 roku, podczas przeszukania podziemi apostolskiej nuncjatury w Rzymie, to jest placówka dyplomatyczna, taki rodzaj ambasady Watykanu, właśnie w Rzymie, znaleziono tam szczątki młodej kobiety. Natychmiast zaczęto podejrzewać, że to może być poszukiwane już wtedy od ponad 3 dekad Emanuele Orlandi, ale badania wykazały, że to nie ona. Najnowsze wieści w tej sprawie pojawiły się na początku lipca 2019 roku. Od czasu zaginięcia minęło 36 lat i mało kto wierzył, że dziewczyna może się odnaleźć. Ale nowe wieści sprawiły, że świat zamarł. Pewien włoski prawnik otrzymał anonimowy list, do którego dołączone było zdjęcie grobu, nad którym stała rzeźba anioła. Przedstawione miejsce było częścią watykańskiego cmentarza tautońskiego, znajdującego się przy Bazylice Świętego Piotra. Cmentarz powstał w VIII wieku i obecnie mogą tam być chowani jedynie duchowni z Rzymu, członkowie Bractwa Matki Bożej Bolesnej, członkowie Gwardii Szwajcarskiej oraz pielgrzymi, którzy zmarli podczas pielgrzymki do Rzymu. 11 lipca 2019 roku prokuratura wydała zgodę na otwarcie 2 wskazanych w liście krypt. Były to miejsca spoczynku 2 XIX-wiecznych księżnych, Karlot Federich Maklemburskiej oraz Sophie von Hohenlohe. Tym razem jednak, podobnie jak wcześniej, okazało się, że w środku nie ma ciała Emanueli, ale co ciekawe, groby były zupełnie puste. Nie było tam również księżnych. Śledczy uznali, że nie można na tym zakończyć dochodzenia i postanowili dokładniej przeszukać teren cmentarza i jego okolice. I dzięki temu trafiono na 2 nieodkryte wcześniej osuaria. Osuarium to taki pojemnik, w którym umieszcza się kości i prochy w przypadku na przykład, gdy likwiduje się cmentarz i zakłada w tym miejscu nowy. I pod koniec lipca 2019 roku w 2 znalezionych osuariach znaleziono kości setek osób. Uznano, że to może być dobre miejsce ukrycia ciała, dlatego postanowiono poddać te kości analizie. Jej wyniki zostały ogłoszone 29 lipca i wtedy stwierdzono, że wszystkie z tych kości pochodziły z XIX wieku.
Wiele osób zarzuca władzom watykańskim bierność w tej sprawie, brak współpracy z organami ścigania, a nawet ukrywanie niektórych informacji. Podejrzewa się, że jeśli odpowiedzialny jest za to ktoś powiązany z Kościołem, to na pewno doszło tutaj do tuszowania w celu ochrony duchownych i uniknięcia skandalu. W poszukiwania od lat najbardziej zaangażowany jest starszy brat Emanueli, Pietro Orlandi. Mężczyzna do dzisiaj ma wyrzuty sumienia co do ostatniego dnia, kiedy widział swoją siostrę. Podobno zanim wyszła na swoją lekcję muzyki, pokłócili się, ale mimo to siostra poprosiła go, żeby odprowadził ją na przystanek autobusowy, ale on odmówił i do dzisiaj nie może sobie tego wybaczyć. Mężczyzna jest pewny, że siostra nie zniknęła z własnej woli. Miała plany na najbliższe tygodnie, była podekscytowana na nadchodzące koncerty, podczas których miała grać na flecie. Pietro mówi otwarcie o swoich podejrzeniach wobec watykańskich urzędników i wątpliwościach co do rzetelności przeprowadzonego przez nich dochodzenia. Powiedział nawet, że jego zdaniem Watykan otrzymał list z żądaniem okupu za Emanuele, ale postanowili go nie płacić i do dziś to ukrywają. Podobnie jak w przypadku innych tego typu kontrowersyjnych i nierozwiązanych zagadek, krąży tutaj wiele teorii na temat tego, co mogło stać się z dziewczyną. I pierwsza z nich mówi o tym, że Watykan nie tylko wie, co się stało, ale jest za to bezpośrednio odpowiedzialny. Ta teoria na szczęście nie wyklucza tego, że Emanuela nadal żyje. Mogła zostać porwana, wykorzystana, a następnie wywieziona do innego miasta lub kraju, gdzie dostała nową tożsamość i zakaz powrotu do ojczyzny i mówienia na temat tego, co jej się przydarzyło. Inna teoria mówi o tym, że dziewczyna mogła paść ofiarą jednego z rzymskich gangów, Banda della Magliana. Grupa zaczęła swoją działalność w 1975 roku i zakończyła w latach 80., czyli mogli być zamieszani w zniknięcie nastolatki. Podobno mieli powiązania z politykami na najwyższych szczeblach i dzięki temu pozostawali nieuchwytni i nietykalni. Niestety, ze względu na brak dowodów, żadne albo wszystkie z tych spekulacji mogą być prawdziwe. Ale jeśli rzeczywiście władze Watykanu nie chcą, żeby prawda wyszła na jaw, to najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy się, co stało się z Emanuelą. I to jest już koniec dzisiejszego filmu. Jestem bardzo ciekawa waszego zdania. Może słyszeliście coś jeszcze na temat tej sprawy, o czym dzisiaj nie powiedziałam. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak również jeśli macie jakieś własne teorie. Jeśli również macie propozycje, o jakich innych sprawach mogłabym powiedzieć w kolejnych odcinkach z tej serii, także dajcie mi znać. A teraz bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!